Cześć dzieciaki, to ja, Lolek, jestem tańczącym i gimnastycznym lwem, ale czasami lubię też odpoczywać. Zapraszam cię do wysłuchania mojej niesamowitej przygody. Pewnego ranka do drzwi Lolka zapukał listonosz, który pod drzwiami zostawił list. Lolek był bardzo zdziwiony, gdyż nie spodziewał się żadnej przesyłki. Z wielkim zaciekawieniem otworzył list i zaczął czytać. Cześć, z tej strony Kozmik. Zapraszam cię we wspólną kosmiczną podróż. Odwiedzimy planety, o których nie słyszeli żadni naukowcy i gdzie nie dotarła jeszcze żadna rakieta. Czy słyszałeś kiedyś o planecie złości? Nie? Tak myślałem, bo ja też niedawno się o niej dowiedziałem. A wiesz, że istnieją też planety radości i strachu? Słyszałem, że uwielbiasz przygody, dlatego bądź gotowy na niesamowitą podróż. Przylecę po ciebie jutro z samego rana. Lolek był bardzo podekscytowany. Od razu rozpoczął przygotowania do kosmicznej podróży. Do plecaka zapakował skafander, hełm i dużo przekąsek na wypadek, gdyby dopadł go głód. Położył się do łóżka wcześniej, żeby następnego dnia być wypoczęty i pełny energii na tę wspaniałą wyprawę. Kosmik pojawił się pod domem Lolka z samego rana, tak jak obiecał w liście. Przyleciał po niego swoją wielką, kolorową rakietą. Jej czubek sięgał wyżej niż drzewa. Lolek nigdy nie widział tak wielkiej maszyny, dlatego poczuł ogromną ekscytację, że będzie mógł nią polecieć. Cześć, Lolek, wsiadaj na pokład. Przed nami długa droga, więc nie mamy chwili do stracenia. Lolek już po chwili siedział w fotelu rakiety z zapiętymi pasami. Początek podróży trwał długo, ale Lolek wcale się nie nudził, bo oglądał przez okno rakiety przeróżne planety i gwiazdy. Niektóre były malutkie, niektóre wielkie, a gwiazdy świeciły tak mocno, że Lolek aż musiał przymykać oczy. Nigdy wcześniej czegoś takiego nie widział. Lolku, to już czas, żebyś założył swój kosmiczny skafander. Niedługo będziemy lądować na pierwszej planecie. Dobra, Kozmik, biorę się do roboty. Jedna noga, druga noga, ręce, siup, no i hełm. Ta-dam! Jestem gotowy! Fantastycznie, bo właśnie dotarliśmy na miejsce. Drzwi rakiety otworzyły się, a oczom Lolka ukazała się wielka planeta, na której rosły piękne, czerwone kwiaty. Ja tutaj zostanę, żeby pilnować naszej rakiety, a ty ruszaj zwiedzać planetę. Mam dla ciebie prezent. Misia Kosmisia, proszę. Och, dziękuję! To bardzo miłe! Już nie mogę się doczekać, żeby zobaczyć, co mnie tutaj czeka! Położę misia obok rakiety, a ja ruszam w drogę. Lolek ruszył w wesołych podskokach po planecie. Kwiaty pachniały przepięknie. Lolek nigdy wcześniej nie czuł takiego zapachu. Spacerował między roślinami, rozglądając się dookoła. W pewnym momencie Lolek zobaczył kosmika, który uciekał z jego misiem kosmisiem. O nie! Przecież to mój prezent! Dlaczego on mi go zabrał? Muszę go dogonić! Lolek poczerwieniał na pyszczku ze złości i ruszył biegiem za kosmikiem. Gonił go pomiędzy rosnącymi kwiatami, co chwilę tracąc go z pola widzenia. To nie była łatwa gonitwa. Ale na szczęście w końcu udało mu się znaleźć kosmika, który siedział pośród czerwonych kwiatów, trzymając w rękach misia. Hej, Kosmiku, dlaczego zabrałeś mojego misia? Przecież sam mi go dałeś w prezencie. Lolku, witaj na planecie złości. Czy poczułeś złość, kiedy zabrałem ci misia? Tak, bardzo mi się to nie podobało. W ten sposób mogłeś poczuć, jak bardzo miś jest dla ciebie ważny. Poczułeś złość, kiedy ktoś ci go zabrał. Dzięki uczuciu złości dowiadujemy się, co jest dla nas ważne.
Każdy z nas czuje czasami złość. I chociaż możesz jej nie lubić, to jest ona dla nas ważna. Żeby o tym pamiętać, nazbieraj tyle czerwonych kwiatów, ile uważasz, że jest ci potrzebna. Lolek chwilę przemyślał słowa kosmika i zgodził się z tym, co mówił. Uczucie złości naprawdę może być dla nas przydatne. Gdyby kosmik zabrał mu coś, co nie jest dla niego ważne, Lolek nie zdenerwowałby się ani trochę. To, że poczuł złość, oznacza, że miś stał się dla niego bardzo cenny. Lolek zastanowił się, jak dużo kwiatów potrzebuje, żeby pamiętać o złości, i zgodnie z poleceniem zaczął zrywać czerwone kwiaty. Po chwili wziął misia kosmisia, podziękował mu i ruszył z powrotem do rakiety. Kosmiku, jestem gotowy do dalszej podróży, zapinam pasy i ruszajmy w drogę. Tym razem podróż była już dużo krótsza. Po wylądowaniu na kolejnej planecie oczom Lolka ukazało się mnóstwo niebieskich kwiatów. Od razu zaciekawiło go to, co może przydarzyć się w tym miejscu. Rozglądając się dookoła, ruszył przed siebie. Szedł dłuższą chwilę, ale na początku nie widział nic poza kwiatami. W końcu Lolek dotarł do wielkiej rzeki. Była tak szeroka, że Lolek nie dał rady jej przeskoczyć. Nie widział także żadnego mostku, po którym mógłby się dostać na drugi brzeg. Zajrzał więc w głąb wody i wtedy zobaczył ryby z wielkimi, ostrymi zębami. Pływały bardzo szybko i było ich tak dużo, że Lolek nie mógł dostrzec dna rzeki. Ojej, na pewno nie powinienem wchodzić do tej rzeki. Te ryby wyglądają na bardzo niebezpieczne. Oj, uciekam stąd! W tym momencie z pomiędzy kwiatów wyszedł kosmik i od razu zwrócił się do Lolka. Czy przestraszyłeś się ryb, które widziałeś w tej rzece? Tak, wyglądają na bardzo groźne. Jedna nawet zaczęła płynąć w moją stronę. Myślałem, że chce mnie ugryźć. Bardzo dobrze, że nie wszedłeś do tej rzeki. Uczucie strachu pomaga nam zauważyć, że coś może być dla nas niebezpieczne i przed tym niebezpieczeństwem nas chroni. Żeby o tym pamiętać, nazbieraj tyle niebieskich kwiatów, ile potrzebujesz. Lolek pomyślał chwilę i przyznał kosmikowi rację. Strach, który poczuł widząc ryby z wielkimi zębami, pozwolił mu uniknąć niebezpieczeństwa. To bardzo ważna i cenna lekcja, dlatego Lolek od razu zabrał się za zbieranie niebieskich kwiatów i wrócił z nimi na pokład rakiety. Grzywiasty lew bardzo się ucieszył, że szybko wyruszą w dalszą podróż, ponieważ już nie mógł się doczekać tego, co spotka go na następnej planecie. Usiadł w swoim fotelu, zapiął pasy, a kosmik wystartował rakietą. Na szczęście tym razem podróż także nie trwała długo. Już przez okno Lolek zauważył, że na tej planecie rosną tylko zielone kwiaty. To musi oznaczać, że tutaj też czeka nas wspaniała przygoda. Lolek ochoczo wyszedł z rakiety i ruszył przed siebie. Rozglądał się, poszukując tego, co czeka go na zielonej planecie. Szedł i szedł. Mijał kolejne pola i łąki. Idę, nic tu nie ma. Tylko kwiaty i kwiaty, bolą mnie już łapy. Nie było tam żadnej rzeki, żadnej góry, żadnej ścieżki, którą mógłby podążać. Nie ma nawet kosmika, z którym mógłby porozmawiać. W końcu zasmucony Lolek usiadł pośród kwiatów i pomyślał. Nic ciekawego mnie tu nie spotka. Liczyłem na kolejną wspaniałą przygodę, a na tej planecie są tylko zielone kwiaty. W tym momencie nie wiadomo skąd oczom Lolka ukazał się kosmik. Witam cię na planecie smutku. Co poczułeś, kiedy nie znalazłeś na zielonej planecie żadnych atrakcji? Było mi bardzo smutno. Straciłem ochotę na tę całą wyprawę. Kiedy czujemy smutek, to znak, że czegoś ci brakuje. Liczyłeś na dobrą zabawę, a nic takiego cię tu nie spotkało.
Kiedy czujesz smutek, może pojawić się rezygnacja i brak chęci do działania. Czujemy, że nie chcemy być w takiej sytuacji i wtedy możemy zrobić coś, żeby tę sytuację zmienić. Dlatego warto poznać smutek i nauczyć się na niego reagować. Żeby o tym pamiętać, weź tyle zielonych kwiatów, ile uważasz, że potrzebujesz. Lolek potrzebował chwili, żeby zrozumieć, dlaczego smutek, którego nie lubił, jest mu czasami potrzebny. Dzięki niemu zrozumiał, że brakuje mu zabawy, a to sprawiło, że zaproponował Kosmikowi zabawę w berka i dzięki temu poczuł radość. Lew postanowił zerwać kilka zielonych kwiatów, żeby zapamiętać tą cenną lekcję. Wolnym krokiem wrócił do rakiety, rozmyślając o tym, co jeszcze może go dzisiaj spotkać. Czas ruszać na kolejną planetę. Tym razem będziemy zwiedzać ją wspólnie. Jesteś gotowy? No jasne, już nie mogę się doczekać! Kiedy drzwi rakiety otworzyły się, pierwszym co zobaczył Lolek było wielkie, wesołe miasteczko. Nie kryjąc swojej radości, ruszyli do niego w szybkich podskokach. Po chwili zjeżdżali już z wielkiej, kolorowej zjeżdżalni, świetnie się razem bawiąc. Kolejna była karuzela, a na koniec jeszcze dmuchany zamek. Po wspólnej zabawie usiedli na chwilę, żeby napić się lemoniady. Lolek, jak ci się tu podoba? Tu jest wspaniale! Jestem radosny, podekscytowany, po prostu wow! Co za atrakcje! Podczas zabawy poczułeś radość. To emocja, którą wszyscy bardzo lubią, ponieważ czujemy ją, kiedy jest nam dobrze. Pozwala nam odkryć rzeczy i sytuacje, które są dla nas pozytywne. Żeby o tym pamiętać, weź z tej planety tyle żółtych kwiatów, ile uważasz, że potrzebujesz. Lolek z Kosmikiem nazbierali mnóstwo żółtych kwiatów i bardzo szczęśliwi ruszyli z powrotem do rakiety. W rakiecie złożyli wszystkie kwiaty w jeden wielki bukiet. Był piękny, kolorowy i różnorodny. Wszystkie kwiaty, które zerwali, były piękne, ale razem, razem tworzył niesamowitą kompozycję. Kosmik, spójrz na ten bukiet! Och, jest zachwycający. Nasze emocje są jak ten bukiet. Dopiero kiedy pozwolimy wszystkim emocjom być w nas, wtedy możemy być zdrowi i szczęśliwi. Dziękuję ci za tę podróż. Będę o tym pamiętać. Zadowoleni przyjaciele ruszyli w podróż powrotną na Ziemię. Lolek dzięki podróży wie, jak ważne są dla nas emocje. Nawet te, które wydawało mu się, że są złe, bo w końcu nie czuł się w nich komfortowo. Teraz już wie, że dają nam cenne informacje o nas samych. Jeśli podobają ci się bajki z przygodami Lwa Lolka, koniecznie kliknij dzwoneczek, aby otrzymać powiadomienia o kolejnych przygodach. A my słyszymy się już wkrótce w kolejnym odcinku. Do usłyszenia! Pa, pa!